Siema, jestem Marek. Dzisiaj podpowiadam na hejty skierowane w moją stronę, czyli pokażę, jak sprowadzić ameby umysłowe do parteru. Zapraszam również do zasubskrybowania mojego kanału. Niewiele zostało nam do 600 tysięcy subskrypcji. Zapraszam do oglądania. Debil, debil, debil i debil. Piszesz swoją bibliografię? Spieprzaj ty, niecenzuralne słowo, niecenzuralne słowo. Jesteś tylko jedną z wielu rozpuszczonych dzieciaków na YouTubie. Pochuk ci te odżywki, my tylko wyrażamy swoje uczucia wobec ciebie. Pieprznięty, hydla uliki. Nie chcę ci nic mówić, ale gdyby twoi rodzice umarli, to byś nawet nie umiał spytać się psa o pracę. Pieprznięty gnoju. Nie chcę ciebie jeszcze bardziej upokarzać, ale aktualnie na YouTubie zarabiam dużo, dużo więcej od twoich rodziców. Więc te porównania zachowaj dla siebie. Ale w jednym masz rację, nigdy nie pracowałbym dla kogoś. Dlatego stworzyłem własną firmę, w której to ludzie pracują dla mnie. Jesteś. Niecenzuralne słowo, niecenzuralne słowo, niecenzuralne słowo. Takiego to nawet cień by pokonał. Marek, ty masz niecenzuralne słowo mózgowe, a tego Rolexa to w dupę sobie wsadź, ma takich z 50. Więc zamknij mordę, biedaku, a ja siebie proszę o łapkę w dół. Tyż maciura zrogowa ciała, Marek to niecenzuralne słowo, dzięki za łapkę w dół. Sugeruję wrócić do podstawówki i nauczyć się składać zdania złożone, bo aktualnie prezentujesz niższy poziom niż Daniel Magika na swoich streamach. Ale hejtujesz widzów, nie umiesz tego znieść, że ty jesteś hejtowany, a oni nie. A za co taka szara osoba jak ty ma być hejtowana? Ciebie już wystarczająco życie zaorało. Niecenzuralne słowo cię, niecenzuralne słowo króżli, ha ha ha, niecenzuralne słowo, nikt cię nie lubi. Ale pozamiatałeś, jestem normalnie pod wrażeniem. A może szukasz pracy jako sprzątaczka, bo w kadrze mojej służby zwolniło się jedno miejsce. Ty, niecenzuralne słowo, uważasz, że jak jesteś bogaty, to jesteś fajny, a to nieprawda. Czyli muszę być biedny, żeby być fajnym? Myślenie logiczne na bardzo wysokim poziomie. Długo nad tym rozmyślałaś? Jesteś, niecenzuralne słowo, szmatą. Konstruktywna krytyka zawsze młodzie. Krzywy ryj. Operacje plastyczne nie są wcale takie drogie. Sugeruję ci, abyś zapoznał się z cennikiem. Z pewnością coś zaradzą na twój krzywy ryj. Dlaczego nie możesz być normalny? Przydałoby ci się. W twoim postrzeganiu bycie normalnym to być tak samo ograniczonym jak ty? Może dlatego podziękuję. Ja współczuję twoim rodzicom. Na całe szczęście twoim rodzicom nie trzeba współczuć, bo samo współczucie tutaj nie wystarcza. Potrzebna jest pomoc. Jesteś pojebany, czy tylko udajesz? W moim przypadku możesz co najwyżej domniemywać, ale na szczęście w twoim widać to na pierwszy rzut oka. Czemu jesteś taki brzydki? Żebyś mogła zobaczyć kontrast między nami. Pani Miss World, oglądając swoją okładkę z Vogue'a. Szmata, niecenzuralne słowo. No cóż, następnym razem sugeruję lepiej dobrać dziewczynę. Ale z twoim intelektem może być to naprawdę trudne zadanie. Ale życzę powodzenia. On jest pusty i wredny, i pusty i wredny, i obrzydliwie bogaty i sztuczny. Po twojej wypowiedzi mogę stwierdzić, że ty również posiadasz wszystkie te cechy. Oczywiście oprócz bogactwa. Ruchałeś się ze swoim ojcem? Tomku, nie mierz wszystkich swoją miarą. A propos, wanna jest już pełna, a ojciec czeka. Szmata bez duszy z gównem zamiast mózgu. Niecenzuralne słowo. Świetnie się scharakteryzowałeś, ale z tym mózgiem to bym jednak polemizował, bo jednak odchody nie będą mogły podtrzymywać twoich podstawowych funkcji życiowych. Typowy żebrak i szmata. Spoko, nie obchodzi mnie to, że jesteś szmatą. Jeżeli potrzebujesz pomocy, bardzo chętnie dam ci ten karton, żeby było ci łatwiej żebrać pod tym kościołem. Wyruchasz mojego kolegę? Podobasz mu się, a jak dla mnie jesteś debilem. Pozdrawiam. Spoko, jestem debilem, ale czy to nie ty przypadkiem składasz oferty seksualne na tle homoseksualnym w komentarzu na YouTubie? Próbujesz innych pocisnąć, ale ci się nie udaje. Nie oglądałem ten filmik do końca, bo jak zobaczyłem twoje zęby i twarz, musiałem szybko pójść do łazienki, bo mi się niedobrze robiło. Przepraszam, ale jak zobaczyłem na jakim stopniu analfabetyzmu się znalazłeś, to również mam odruchy wymiotne. O tym niecenzuralne słowo mówię do ciebie, że auto wypożyczasz, a to kosztuje około 2000, a ja mam auto za 350 tysięcy i co, nagrywasz filmiki w przerwie swojej pracy w pizzerii? No i co, krużli biedaku? Cholera, rozgryzłeś mnie, chyba będę musiał zamknąć tą sieć lokali serwujących pizzę. Co byś zrobił, gdyby napluł na ciebie menel? Spokojnie,
Moi ochroniarze nie pozwoliliby ci podejść na tak bliską odległość. Twój kot to dachowiec, Szmato. No widzisz, a miesięczny koszt utrzymania mojego kiciusia znacząco przekracza twój. Niecenzuralne słowo, jaki pedał, ha 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 ha. Pierwszy raz widzisz rower na ulicy? No cóż, tak to bywa, jak rodzice całe życie trzymali cię w piwnicy. Wyrazy współczucia. Lepiej usuń kanał, bo ciebie nikt nie lubi, bo jesteś taki chamski. Lepiej skończ edukację w szkole, bo z tego co widzę jesteś tak ograniczony umysłowo, że i tak niczego więcej się tam nie nauczysz. Na mikrofon ci nie stać, bo tak cicho gadasz. Nie, to po prostu ciebie nie stać na dobre głośniki. Jeżeli jesteście ograniczeni umysłowo, to serdecznie zapraszam do wyrażenia swojej negatywnej opinii na mój temat w komentarzu. Chętnie poodpowiadam. Również możecie zadawać normalne pytania także w komentarzu. Nie zapomnijcie o łapce w górę oraz subskrypcji, a również zobaczcie poprzednie filmy. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia.